Program operacyjny Pomoc Żywnościowa. Jest realizowany w Polsce w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących poprzez bezpłatną pomoc żywnościową. Jak uzyskać pomoc? Jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić sobie ani Twojej rodzinie odpowiednich posiłków, jesteś osobą w trudnej sytuacji życiowej, a Twój dochód nie przekracza 951 zł w przypadku osoby mieszkającej samotnie lub 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. Zgłoś się do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie, aby uzyskać skierowanie do organizacji partnerskiej w celu otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ 2014-2020. Skierowanie możesz otrzymać na czas trwania poszczególnych podprogramów, okres około 1 roku. Możesz też zgłosić się do lokalnej organizacji partnerskiej, w której złożysz oświadczenie o posiadanych dochodach. Możesz uzyskać pomoc w formie paczek, zawierających różnorodne produkty żywnościowe lub posiłków. W skład paczki wchodzą produkty z różnych grup towarowych, zmieniające się w trakcie trwania programu. Program oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach, warsztatach i innych formach służących wzmacnianiu samodzielności i umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Organizacje partnerskie uczestniczące w programie: Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż. Instytucja odpowiedzialna za przekazanie żywności do magazynów organizacji partnerskich to Agencja Rynku Rolnego. Szczegółowe informacje o programie na stronie www.mrpips.gov.pl. Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.